Hej, cześć, siemano. Tu Spice Yuki. A tu coś nowego. Troszkę mi się gier uzbierało, więc powstało gierowe nowości. Więc tak, pierwszą grą do zaprezentowania, którą nabyłem, jest Alice. Już przeszedłem ją jakiś czas temu. Grano za jedwabista. Płytka ładnie wygląda. Napis, tak, na pudełku. Jeszcze nie zrysowana, o dziwo. Polecam. Zajebista gra. Trochę ryje czerep, ale fajna. Polecam. Kolejnym nabytkiem, no już jakieś kilka miesięcy temu, a może nawet więcej, z tego co pamiętam, to Yuki prezentowała tą grę. Gra fajna. O, tak pokażę ją bardziej do kamery. Przeszedłem już. Super gra. Mass Effect 2. No, płytka. Taka sobie zwykła, klasik. Mało opisów, mało obrazków. PEGI 18, polska wersja, dubbing. No do dubbingu nie mam jakichś konkretnych zastrzeżeń, było kilka tam uchybień. Na przykład ktoś inny mówił, a kto inny powinien mówić. No ale nie czekajmy się już. Mamy jeszcze dużo do życzenia co do dubbingowanych gier. Może kiedyś będzie to lepiej wyglądało w Polsce. Kolejną grą, na którą bardzo czekała Yuki, to jest Mass Effect 3. No, PEGI 18, wersja PL, napisy. Co by tu więcej powiedzieć? No, nie jestem jakoś konkretnie zachwycony tą grą. Powiem więcej nawet, że dwójka była o niebo lepsza. No ale cóż, w kolekcji jest. Może kiedyś pogram, może nie, ale jest. Kolejna gra do zaprezentowania to jest Hitman Absolution, rozgrzeszenie. PEGI 18, wersja polska, angielska. Co do gry, dubbing, no, tu im się udał. Dubbing fajny, teksty ciekawe. No, ogólnie do dubbingu się nie będę czepiać. Gra, no, fajna, fajna, polecam. Hitman, Absolution, rozgrzeszenie, warto sięgnąć. Kolejna gra, Assassin's Creed 2. Napisy, PEGI 18. O ile widać. Trochę baniaty światło dzisiaj mam. Żyj według zasad. No gra. Fajna, fajna. Dużo lepsza od jedynki. Polecam. Assassin's Creed 2. Warto zagrać. No i tyle. Warto zagrać. Polecam. A najnowszym nabytkiem, nie wiem, kupione. Kiedy kupowałem? No niedawno, jakieś 2 tygodnie temu, może 3. Assassin's Creed 3. No, zapowiada się fajna gra. Grafika fajna. Może lepsza od 2.
Nie wiem, na razie nie będę tutaj nic mówić na ten temat. Na razie mnie wciągła. Jest okej. No tak, wcześniej wersja PL PEGI 18. Otworzymy pudełko. To jest wydanie dwupłytowe. Dwie płytki DVD. Jedna, dwa. Pachną jeszcze nowością. Farbą i plastikiem. No więc. Może pojawi się jakiś let's play z tej gry. Właśnie też mam taki zamiar nagrywania. W sumie to jest pomysł od Yuki. No tylko, że ma pomysły, a zapał troszkę słabszy. No nic. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie się napaliłem na tą gierkę i planuję sobie przejść. A czy będzie let's play? No nie wiem. Może będzie, może nie. Może się nie będę w to zagłębiać. A może będę. Chociaż też bym chciał let's playa zrobić z tej gierki. Alice. No super gra. Bardzo mi się podobała. Nie spodziewałem się, że można taką grę zrobić w tym stylu. Trzeba mieć naprawdę wyobraźnię. No pozbuju, aby coś takiego stworzyć. Super gra. Dawno przechodziłem. No, no i tyle. No super. Więc tak, to wszystkie gry, jakie posiadam jako nowe, w miarę nowe. No i tyle, będę się żegnał. No. Dzięki za uwagę. No i cześć, pa.